Witajcie w odcinku finałowym na kanale Rusz Siska! Ze mną dziś cała ekipa, czyli Smaf, Gram Paula, Quick i Dominik Rupi. I wykonamy dla Was dzisiaj wspólnie dwa wypasione challenge. Jesteśmy w parku, a obok nas rozłożone jest boisko do siatkówki, ponieważ zagramy w balonową siatkówkę. Jako że piękna pogoda dzisiaj za oknem, postanowiliśmy wyskoczyć do parku i rozbić tutaj boisko do siatkówki. I uwaga, w ruch pójdą balony z wodą. Ale naturalnie musimy wybrać dwie drużyny. Jaka decyzja? Dziewczyny kontra chłopaki. Niech tak będzie. Quick z Paulą, Smaf z Dominikiem i już pokazujemy Wam, o co chodzi. Drużyny przywitały się już ze sobą, czas wytłumaczyć zasady, a do tego będzie nam potrzebne to oto wiaderko i takie oto baloniki. Łapcie! Żartowałem. Łapcie! Przepraszam, iPhone wyciągnięty? Tak. No. Do tego będziemy chcieli dzisiaj uniknąć. Nie wiem, na szczęście miałem okulary. Jak widzicie, balona nie powinno łapać się w dłonie. Aby tego uniknąć, mamy dla Was, no właściwie dla tych dwóch zespołów, ręczniki. I ręcznikami będziemy ratować tą całą sytuację. To jest Wasza dzisiaj piłeczka. Waszym zadaniem jest zdobyć 5 punktów. Ta drużyna, która pierwsza zdobędzie 5 punktów, zwycięża. Punkt zaliczony jest wtedy, jeżeli Wy złapiecie na przykład balon w ręcznik i przerzucicie go w drugą stronę, a oni nie zdążą go przechwycić. Wszystko jasne. Delikatnie. Raz, dwa i proszę. Trzy, cztery. Też. Złapali? Jest pięknie. Cztery. Oj. Jeden punkt dla chłopaków. Tak? Jak na własne boisko? No, bramka samobójcza, tylko że to nie ten zespół. Jeden zero dla chłopaków. Gotowi? Tak. Smawie, prowadzicie, a jesteś ciągle mokry. Świetne zagranie. Dzięki. Jeden, jeden. O. Trzy, cztery. No jest, jest! No nie, no. Ale zauważcie, jak pięknie wymierzone w sam narożnik wojska. Brawo, brawo. Dwa, jeden. Trzy, cztery. Leci. A jest. Dobra, od razu. Trzy, cztery. To już jest! Ależ wymiana ciosów. Trzy, cztery. Co to było? To była druga technika. Już bardziej pod śmigus dyngus było, ale specyficznie, brawo. Dwa do dwóch. Chłopaki, gotowi? Gotowi. Bardzo proszę. Trzy, cztery. Mamy go w środku. Trzy kroki do przodu i proszę. Pięknie. Aj, niestety. Niestety za linią. Widowisko bardzo wyrównane jak w siatkarskiej Lidze Mistrzów. 3 do 2 dla chłopaków. Bardzo proszę, lecimy. Mamy. Jest, nie pękuj. 3, 4. Aj. Z piruetem, z piruetem. 4. O nie. Źle policzyłem. 3, 4. Dobra, łap teraz. O nie, jak wysoko! Pięknie, ale mam woda leci z tego ręcznika. Dobra. O, jak idealnie. Jest. 3, 4. O nie! Chłopaki? Gotowi. Szansa na wasze zwycięstwo. Bardzo proszę. 3, 4. Dzięki! 4 do 4. Kto teraz zdobędzie punkt, ten okaże się zwycięzcą tego pierwszego u nas challenge'u. 4. Oj, ostrożnie chłopaki, ostrożnie. 3, 4. Co mamy? Złapane. Okej. 3, 4. Proszę cię. Oj, tu myślę, że będzie chyba inna technika tego rzutu. Zobaczmy. A jednak. Jest?
Aj! Jak minimalnie, zauważcie, siadło można chodzić centymetr, dwa centymetry obok ręcznika. W pierwszym wyzwaniu lepsza okazała się drużyna chłopców. Gratulacje! Dziękuję. Drugi challenge chodzi nam o... o coś innego. Drugie zadanie, czyli yoga challenge. Mamy do wykonania 4 figury, a w każdej z nich musimy wytrzymać minimum 10 sekund. Ekipo, naszą pierwszą figurą jest most. Wiecie, o co chodzi? Tak. A widzowie właśnie w tej chwili to zobaczą. To dawaj, tak? No, no. Jeszcze szerzej. Ja mam za długie nogi, ja nie dam rady, tak? Że powinniśmy zamienić się troszkę kolejnością, żeby tak, chłopcy byli tak obok mnie, a dziewczyny na krawędziach. Wtedy ale będzie... ja mam za długie nogi, ja się tak nie zrobię na bok. Musisz dać jak smoku. Daj do ziemi, albo do ziemi. No. Trzymam. Ale musicie zacząć z pozycji stojącej, a nie tak, że zaczynamy z leżenia. Co to za zadanie? No tak będzie łatwiej. A to by nie o to chodzi, żeby było łatwiej. Metoda numer 2. Uchwytu, proszę. Trzymacie się? Tak. Napinam klatę, napinam wszystko. Możesz. Równomiernie schodźcie. Za daleko są zadowolenia, trzeba wyżej. Nie, na ramię trzeba. Noty za pierwszą figurę, myślę, 2, 3 na 10. Zobaczymy, jak pójdzie z kolejną. 1 na 5, bo się skraca. Figura numer 2, czyli prawie piramida. Zobaczymy, czy tym razem uda nam się wytrzymać w końcu 10 sekund. To jest sowiecki przykład. Dobra. Znamy się podniesie. Weźmy się za plecy troszkę. I dziewczyny. O, proszę. Oj, tu wejście. Dobra. Skakuj. Dawaj. Bo im szybciej zaczniesz, tym mniej mamy czasu do wykonania. Nie wiem. Tak będzie wygodniej. Ja się bardziej boję o nich niż o mnie. Oj. Podnieśmy chłopcy trochę nogi. Ktoś liczy czas? Do góry. Oj, jak Ursus. Poprostujcie się, dziewczyny. Paula, pyszmy się. Trzyma się jedną ręką. Nie mogę. Dobra, wstajemy. Mamy to, pięknie. Brawo. Krzyk Pauli. Jest. Utrudniamy poziom. Czas na czteroosobowe krzesło. Podłóżcie. Julka do góry, Julka. Tułów do góry, właśnie. Tułów do góry. Uwaga, głowę opieramy. Julka, tułów do góry. Czas, start. Puszczamy ręce. Ręce do góry, ręce do góry. Julka do góry. Ręce. Dobra, mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Mamy to! Możliwe, że ja zwolniłem liczenie, więc na pewno było tam 10 sekund. Zobaczmy. Było dobrze. Brawo, ekipo! Pięknie. Ale na koniec ostateczny pojedynek. Dziewczyny versus chłopcy. Litera A do wykonania. Zobaczcie.
powiem, że to jest trochę litera... Musimy chyba bliżej, wiesz? Arabska. Do góry te nogi. Ja mam proste, tak w miarę, no nie? Każda arabska. Chodź, bliżej. Dobra. Bliżej się przyciągnij. Tak. Przyjrzyjcie się dobrze. Ale daj mi ręce. Co mnie wypychasz? Dawać, 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 panowie. O, i teraz. Ręce po bokach, nie, nogi środkiem. Tak? Tak? Dobra. Kto dłużej utrzyma się w pozycji litery A, zwycięża. Gotowi? Tak. 3, 2, 1, start. O, to jest okej. Okay. Oj, dobra, zaczęli, zaczęli, zaczęli. Ale pamiętajcie, stopy muszą być całe złączone. Tak właśnie jak dziewczyny, pięknie, idealnie. Dobra. Proszę w takim razie, żeby było trudniej, lekko odchylamy się do tyłu. Nie. Łopatki, łopatki do tyłu, ale trzymamy się rękami. Nie, 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 jest... nie. Oj. O, dobra, trzymaj. Ale trzymajcie, jest cały czas wyrównany pojedynek. I co się okazało, że ta figura naszym zespołom nie sprawiła żadnego problemu. Mamy w końcu remis. I to by było na tyle. To wy teraz decydujecie w komentarzach, kto lepiej sobie poradził. A wy jak myślicie? No nie wiem, w sumie było wyrównane. Tak, też tak myślę, że były wyrównane tak. Szanse. Także gratulacje. Wzajemnie. Która konkurencja najwięcej sprawiła tobie problemu? Joga. Joga? Joga, no. Joga. Joga była skomplikowana. Tak, balony były joga. Super. Nie, balony były... Mi najbardziej podobała się... mi najbardziej podobało się pierwsze przyjęcie... W stylu Smawa. Dokładnie tak. Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami na kanale Ruszcie Ska. Do zobaczenia, wbijajcie na kanał Kujka, Glam Pauli, do Krzycha wbijajcie, czyli do mnie, Dominika i Smawa. Oczywiście Smawa. Piona. Ponad.